Witam serdecznie, kochani. Jeszcze polecimy sobie. Mieliśmy miłość, praca i zdrowie. Tak mieliśmy wprawdzie na związek, ale zobaczymy jeszcze tutaj. No to jeszcze zobaczymy tutaj na zdrówko, tak jak tam my tutaj zdrowotnie wszyscy się mamy, jak się będziemy mieli. Co możesz szwankować, czy coś możesz szwankować, czy nie będziesz szwankowało, czy będzie, czy sobie tu poradzimy, zaraz zobaczymy. Lecimy 1, 2, 3, zdrówko 2022. Lecimy 1, 2, 3 i lecimy jedyneczkę. Jak zawsze wybieramy gromadkę. Już mam takie stałe grono, z czego się bardzo cieszę i bardzo Wam dziękuję, kochani. I wiecie, to już wiecie, 1, 2, 3, czy Wy je widzicie, czy nie, no to czytamy. Gromadka numer 1. Jej już od razu mówili, to grube żołądek, zęby, włosy, coś się dzieje z oczami, ale jednocześnie tak jakby odwapnienie żył, czyli suplementy, dietę, kochani. I tutaj jest taka walka ze sobą, iść do lekarza, nie iść, iść, nie iść, 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 zawsze iść, zawsze powtarzam, że iść. I pokazuje mi się, kochani, tutaj kręgosłup, ale tak jakby nie do końca lędźwiowy, tylko tak jakby, jak mamy kręgosłup, to jak jest tutaj kręgosłup, tu jest, kończy się kręgosłup lędźwiowy, to Wy tak jakbyście mieli tutaj w tym odcinku, nie piersiowym, tak jakby tu w piersiowym, tylko tutaj coś się, kochani, też jednocześnie zadziewa, do domciu daleko, to tak jakby część z Państwa musiała coś spędzić. No i tutaj mamy kop drogi, mamy, tutaj są ewidentnie męskie i damskie, tak jakby drogi rodne, tak, czyli tutaj organy rozrodcze, na to zwracamy uwagę, lub może być to pęcherz zarówno u pań, jak i u panów. Ale kochani, kończy się asem kielichów, czyli na przestrzeni roku coś wyleczymy, z czegoś wyjdziemy, nawet z tych najgorszych chorób, bo as kielichów mówi o wodzie, a wodne rzeczy wiemy, z czym nam się kojarzą, więc z tego, kochani, bardzo ładnie wychodzimy, wszystko zależy od Was, czyli nie ma tutaj jakichś dziwnych rzeczy, że spisujemy testamenty i jedynki z tego wychodzą, ale muszą pocierpieć troszeczkę, no ale cóż, co zrobić? No, w pewnym wieku, jak nie dbaliśmy całe życie o siebie, w pewnym wieku przychodzi, nawet jak to się mówi, mogę powiedzieć, że do 40, jak nie dbaliśmy o siebie, to po 40 już zaczyna coś tam strzykać, boleć i jakieś tam dziwne dolegliwości. Zresztą sama grawitacja się zaczyna upominać, o czymś to w ogóle mowa. Lecimy, pięknie wychodzicie jedynki, na przestrzeni roku uda Wam się, ja myślę, że odbudujecie, bo macie wszystkie już narzędzia, czyli już te zdrówka jest tak jakby, już to wszystko jest ze sobą, już jest ta korelacja, już tutaj jest wszystko zachowane, wszystko ze sobą połączone. Lecimy dwójeczkę, zdrówko 2022, podnosimy się, ale tutaj mamy tak, dobrze, że możecie liczyć na jakichś przyjaciół, znajomych, spełnia się Wasze marzenie o podnoszeniu, ale mamy tak, jedna strona jest do duszy całkowicie, bo to jest tak, łokieć, ramię, biodro, tutaj się pokazuje tak jakby choroba jakaś jednej strony, być może są to osoby po jakichś udarach, ale jednocześnie jest to i cała jedna strona ciała mi się tu pokazuje, kochani, to zostanie wyleczone. Nadgarstki, moi drodzy, bardzo mocno, nie wiem, czy jest to tarczyca, czy jest to gardło, nie sądzę, żeby to było przeziębienie, ale jednocześnie tak jakby kręgosłup szyjny mocno się tutaj zahacza. U panów, w szczególności u panów, mogą być panie, ale w szczególności u panów pokazuje mi się biodro lub tak jakby rwa kulszowa, tak bardzo mocno się zapisuje. No i tutaj mamy kruszenie, czyli tak jakby złe diagnozy. Musicie zwrócić uwagę, jak się leczycie na złe diagnozy. Tutaj jest wymiana wiadomości i jedna ręka chora, nie wiem, czy złamana, czy i tutaj splot słoneczny. Uważamy na to, tak? Uważamy, bo to mogło być jednocześnie płuca, tak? Czyli uważamy na to w tym roku. Natomiast jak się kończy? No kończy się, że tutaj jest tu przeziębienie i żołądek, tak? Czyli ten katar gdzieś tam może Państwu doskwierać lub jakieś sienne katary, czyli jakieś sezonowe choroby. Nie widzę zejścia. Natomiast patrząc na karty, jednocześnie na całość kart, czyli jak patrząc na to symbiozę tych kart, to chcę powiedzieć, że pięknie się podnosicie, coś się spełni, coś odejdzie, coś bolącego, coś traumatycznego, takiego coś, co się powtarza, ale odejdzie, czyli przestanie Państwa męczyć i ja myślę, że odejdzie to już pod koniec marca, bo tu się pokazuje marzec, gdzieś pod koniec marca od Państwa powinno to odejść. Natomiast na przeziębienia musicie zwrócić uwagę bardziej w tym roku, ponieważ tak jakby w szczególności na katar i na jakieś
jakieś zawirowania takie jelitowo-żołądkowe. Na to zwróćcie uwagę, bo z tym macie niejako problem najbardziej. Prócz tego, co wymieniłam. Natomiast nie ma tu zejść, odejść spokojnie. To jest to coś, czym sobie żyjemy. Bardzo ładnie tutaj wychodzi. Nie jest co. Naprawdę nie jest źle, jeżeli chodzi o choróbska. No, każdy coś ma. Każdy, nawet nawet małe dzieci coś tam mają, co je boli. Nawet jak rosną, to te kościuchy bolą. Słuchajcie. Także tak to, kochani. Widzę. Lecimy trójeczkę. Zdrówko 2021. Lekarz. No to powiem Wam tak. Tutaj mam, wzięłam, wezmę na razie, dobra, jeszcze wezmę tą jedną kartę, ok, niech tak będzie. Kochani, tutaj mamy lekarza, tutaj mamy diagnozę, koniec z tobą, idziesz tam już, dobra, bo grabarz cię poklepie, niedługo cię poklepie, tak jak to się mówi, lub to wy sobie wkładacie w głowę, a tutaj po prostu tak nie ma, wychodzicie z tego, karta cudu, słuchajcie, bo mamy rycerz, mamy króla mieczy, mamy dziesiątkę mieczy, czyli tak jakby, ale mi się wydaje, że tutaj te karty mówią o tym, że wy nie idziecie, jak to się mówi, pod łopatę grabarza, tylko wychodzicie z tego, bo to są karty cudu, tak, karty gwiazdy, karty dziesiątki kielichów i zobaczmy, co mamy z przełożenia, czyli tak naprawdę coś się cofa, tak, coś się cofa, a w szczególności ponieważ wyskakują, moi drodzy, tutaj wyskakują te cztery denary i pokazuje mi się oko i biodro, co jest związane z okiem, z biodrem, ale jednocześnie jest usztywniony żołądek i tutaj coś tu się zadziewa, ale są to guzy, krosty, są to jakieś przeróżne tutaj dziwne rzeczy, to chcę powiedzieć, że kończy się w cudowny sposób dla Państwa, to jest tak jakby... traficie, ja bym powiedziała, że jeżeli przyjdą zabiegi, jeżeli przyjdą operacje do Państwa, przyjdą sytuacje, gdzie naprawdę zwątpicie, bo to są te dwie karty, to jest ten król mieczy, to ja Wam chcę powiedzieć, że te dwie kolejne mówią o tym, że rok 2022 przyniesie Wam wyzdrowienie, że ten lekarz, który wykona dany zabieg, że to ten lekarz tak jakby uratuje Wam życie, że to ten lekarz, szczególnie dla tych, którzy są chorzy, że to ten lekarz dokona cudu, cudu, który po prostu się nie powtórzy, cudu, który się już nie rozsieje, bo tutaj jest ten wór zamknięty, tak, czyli ten wór się zamyka i dla Państwa jest powrót dobrych energii. To nie chodzi o nadzieję, tu jest spełnienie marzeń, tu jest opieka sił wyższych, tu wracacie na łono rodziny, tu wracacie na łono żywych, jak to się mówi, więc w szczególności dla tych, którzy się bardzo czegoś boją, dla tych, którzy będą mieli jakieś diagnozy, dziwne diagnozy, diagnozy będą, bym powiedziała, oszukane. Jeżeli już diagnozy to oszukane, znaczy może oszukane nie tyle, że oszukane, tylko do sprawdzenia, tak, u innych lekarzy do sprawdzenia, ale jeżeli zabiegi jako same zabiegi, to kończą się bardzo, bardzo pozytywnie, moi drodzy, bo tu jest jeszcze patrzenie i tu jest tak jakby zasianie w szczególności, ja bym powiedziała, ale uważajcie, kochani, uważajcie przez cały rok, uważajcie na żyły, na krew, na to zwróćcie bardzo, bardzo mocną uwagę, chociaż może być i serduszko też jednocześnie, znaczy nie serduszko, tylko wątroba lub taki organ, bo może być i serce, tak, może być i serce i tutaj i na to zwracamy, kochani, uwagę, ale najbardziej pokazuje mi się na żyły, bo to są dwie karty mówiące o żyłach, czyli o krwi, o żyłach. Na to zwróćcie, moi drodzy, bardzo mocno uwagę. Natomiast powiem tak, wielu i tutaj mogę powiedzieć, że karty tu są bardzo wyraźne, mówiące o tym, że to, co na co liczysz, znaczy na co liczysz, to, co usłyszysz, jeżeli usłyszysz coś, droga trójeczko, coś odnośnie diagnozy, złej diagnozy, to dobrze, idź do następnego lekarza. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak? Idź do innego lekarza. Jeżeli drugi ci powie, że tak jest, to wybierz intuicyjnie, który ma ci pomóc. I ten, który ma ci pomóc w danym temacie, to będzie cudotwórca, bo pomoże ci, zapomnisz o tym. Wracasz do ludzi, wracasz do żywych. Bardzo mocno pomoże tutaj jakiś lekarz w chorobie, której się boicie, w czymś, co usłyszycie bardzo mocno. Jeżeli zaistnieje taka choroba, bo może być tak, że już cierpicie na jakąś chorobę, ciężką chorobę, chorobę, która tak jakby prowadzi niejako w jednym kierunku, może prowadzić, to chcę Państwu powiedzieć, że w tym roku się ona się grzebie, jest lekarz, który pomaga Państwu z tego właśnie wyjść, bo wchodzicie w energię gwiazdy i dziesiątki kielichów, czyli tej radości jednocześnie, tylko koniecznie zwracamy uwagę na krew lub żyły, bo tu są jakieś odwapnienia, coś tutaj się, kochani, zadziewa. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Do usłyszenia, buziaczki, hej, pa.